No to już czuję lepiej. Gniew czuję lepiej niż wspomniany wczoraj płacz. Chociaż od razu mam świadomość, że sposób przeżywania przeze mnie gniewu bywa czasami właśnie taki dobry, oczyszczający, a czasami jest gdzieś bliżej odwetu, jakiejś frustracji. Ta emocja jest niesłychanie ważna. Ona się pojawia wszędzie tam, gdzie spotykamy jakiś rodzaj zła, a zwłaszcza tam, gdzie to zło ubiera się w szatki dobra, gdzie ono próbuje nas oszukać, uspokoić, uśpić naszą uwagę. Gniew jest cudownym Bożym darem, który wyraża się w niezgodzie, sprzeciwie. Trzeba oczywiście uważać, żeby on nas nie zżarł, nie pochłonął nas i nie powodował zniszczenia, ale najpierw przyjmij to jako cudowny Boży podarunek.